31 marca w sali konferencyjnej Nidzickiego Ratusza odbyła się 21. sesja Rady Miejskiej w Nidzice. W sesji uczestniczył Marcin Kuchciński, członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Waldemar Królikowski. Goście odpowiadali na pytania radnych dotyczące przebudowy drogi 545. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji radni wysłuchali sprawozdania z międzysesyjnej działalności burmistrza, gdzie włodarz Nidzicy przedstawił projekt koncepcyjny basenu. W punkcie interpelacji rozmawiano m.in. o potrzebie modernizacji kotłowni miejskiej. Radni głosowali nad zmianą w budżecie gminy na rok 2016. Za uchwałą opowiedziało się 10 radnych, ta sama liczba głosowała przeciw, w wyniku czego zmiany w budżecie nie udało się przegłosować. Tego dnia radni opowiedzieli się za powołaniem do życia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stosunkiem głosów 11 za i 9 głosach wstrzymujących się.